Dzień dobry. Przepiękne warunki pogodowe w parku krajobrazowym. O, jest nawet tęcza, ale chyba ich nie będzie widać. Ale patrzcie, widzicie? Tęcza jest. Moja osobista misja na dziś to sprawdzić, czy da się latać dronem FPV z GoPro w takich warunkach, żeby zarejestrować właśnie takie krajobrazy. Druga misja to po prostu złapać weekendowo oddech, bo dawno tego nie robiłem, żeby pobyć sobie troszkę w przestrzeni jakiejś naturalnej. No niesamowite, jakby magicznie to wygląda. No, takiego śniegu to się nie spodziewałem. To jest to drzewo, gdzie w lipcu nagrywaliśmy. Tu w ogóle jechali rowerami. Stąd robiłem takie ujęcie z gimbala tutaj. Szt. Chyba wam się podoba. No jest super. No bo jesteśmy dzisiaj turystami. Jesteśmy turystami, to prawda. Teraz dla porównania materiał z GoPro w trybie Native White Balance, ProTunes 10 bitów. To co chcę złapać teraz jeszcze na gimbalu, to jest ta struktura tych drzew i takie od bliskiego do dalekiego. To to jest super w pracy na gimbalu, dla mnie, przynajmniej na tym jednoręcznym. To jest możliwość podchodzenia bardzo blisko do rzeczy i wtedy jeżeli się przesmykujemy na przykład przez takie wąskie przestrzenie, to one nabierają bardzo filmowego charakteru. Zimno wam? So. Mogę tam iść do tyłu? Stój. Dobra, nie mam teraz już pomysłu. Chyba jedna do ciebie. No, pięknie. Daj, tu je. Proszę. Życie. Życie. To mnie tak naszło. Zresztą to ci już mówiłem o tym, co mnie naszło. Jak oglądałem te wszystkie stare kasety. No. Że trzeba robić takie rzeczy. Mhm. Bo potem sobie sam za 20 lat podziękuję, że coś nagrywałem. No tak, to prawda. Albo moje dzieci mi podziękują. Co to ta robi w tych czasach? No i teraz wreszcie dochodzimy do momentu, kiedy wypróbujemy to, na co czekaliśmy. Próbujemy zrobić ujęcia w śniegu z dronem FPV, ale zanim to nastąpi jeszcze z 500 metrów do przejścia, zastanawiam się nad tym, jak się ulepi, jak się skrystalizuje taka nowa forma vlogów, bardziej swobodna, bo czy każdy vlog musi być historią? Chyba nie musi, tak naprawdę to jest tak swobodna forma. Ważne, żeby był jakiś cel, bo vlog może być cel, czyli zmiana myślenia, zmiana emocji odbiorców, albo po prostu ekspresja jakaś swoja własna, wewnętrzna. Czasami vlog może być taki pełen atmosfery, pokazujący pewne rzeczy, dzielący się przeżyciami, tak żeby wprowadzić odbiorców w te wspólne przeżycia, tak jak teraz. Na pewno w tym vlogu jest dużo drzew i śniegu i nieba, ale właśnie o to chodzi, żebyście mogli doświadczyć jakoś w pewnym stopniu tego. I żeby to też była dla mnie pamiątka przede wszystkim. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dla mnie to będzie świetna rzecz, do której będę mógł wrócić po latach, bo taka codzienność czasami nam umyka po prostu. A druga sprawa, może to być inspirujące dla kogoś, może to być jakieś. Jakkolwiek sobie to ty odbierzesz, widzu, to życzę ci jak najlepiej. Widzisz to? Widzisz to, co będzie zaraz?
O, panie, nie mam pytań w ogóle, czekaj. Ja myślałem, że to będzie taki zwykły dzień, żeby złapać sobie trochę oddechu. Ale to jak wyszły te ujęcia, to ja dostałem jakiegoś głębokiej ekstazy operatorskiej po prostu. Niesamowitości. No i właśnie o to chodzi, żeby pamiętać takie momenty i to w takich emocjach jak są teraz, bo one się już nie powtórzą. Znaczy powtórzą się, mam nadzieję, ale nie tu, nie dzisiaj. I trzeba to sobie zapisywać na kiedyś, na życie. No dobra, kończmy tą piękną walkę.